Pixar w pudełku. Żeby spełnić wymagania działu scenariuszy, będziemy musieli zmienić wielkość obiektów w ujęciu. Na przykład, mogę umieścić tu Buzza, ale nie jest takiej wielkości, jak wskazuje szkic. Możemy zmienić jego wielkość, na przykład powiększyć go dwukrotnie za pomocą skalowania. Aby dwukrotnie powiększyć obiekt, muszę pomnożyć współrzędne każdego punktu w obiekcie przez 2. Jak przy przesunięciu, wybieram dowolny punkt początkowy. Jego współrzędne nazwijmy x0 i y0. Po skalowaniu stanie się punktem x1, y1. Wzór pokazuje, że współrzędne każdego punktu są mnożone przez 2. Ogólnie powiększanie czegoś s razy oznacza mnożenie przez s. Jeśli s jest większe od 1, to obiekt rośnie. Jeśli jest mniejsze od 1, ale dodatnie, obiekt maleje. W skrócie powiedzmy, że skalowanie opiera się na mnożeniu. Jeśli czynnik skalowania dla x jest większy niż dla y, to rozciągam obiekt poziomo. A co kiedy czynnik przy y będzie większy niż przy x? Pomyślcie też, co się stanie przy s ujemnym. Zwykle musimy i skalować, i przesuwać obiekty, by ulokować je gdzie chcemy. Poddałam już skalowaniu piłkę, a teraz ją przesunę. Kiedy klikam na pozycję wyjściową, widzicie, dokąd przesuwa się punkt po obu przekształceniach. Wzory pokazują, że przeprowadzamy 2 przekształcenia. W ćwiczeniu dodajcie do poprzednio zrobionego ujęcia obiekty, które trzeba przesuwać i skalować. Pamiętajcie, jeśli wymagają obrotu, jeszcze nie umieszczajcie ich w ujęciu. Nie śpieszcie się, ale dział animacji czeka na to ujęcie już 2 tygodnie. Więc do zobaczenia za 10 minut.